U nas jakość musi być wpisana w proces od początku do końca, czyli począwszy od materiałów wejściowych, poprzez to, co się dzieje z przetwórstwem tego szkła, później z zapakowaniem go, dostarczeniem do klienta i tak dalej. Jest to proces dosyć złożony, który wymaga świadomości przede wszystkim tego, ale i praktycznego działania na wszystkich etapach tych procesów. Jeśli coś pójdzie nie tak na samym początku, to może się okazać to dopiero na samym końcu i wtedy jest strata całych kosztów, które w tym wyrobie są. Ale to jest tylko jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli świadomość tego, że jest elementem procesu wśród naszych pracowników, jest fundamentem. Drugi aspekt to jest powtarzalność tego, co robimy, bo wyrób musi być taki sam. To jest dzień symboliczny oczywiście, bo ta jakość jest u nas wpleciona w procesy, tak jak powiedziałem, ale żeby to zaakceptować, żeby podsumować pewne rzeczy, które się dzieją w czasie, żeby popatrzeć, jaka nas czeka przyszłość, jeśli chodzi o rozwiązania jakościowe. Ten symboliczny Dzień Jakości wypełnił event przygotowany przez działy jakości w zakładach Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu i Chmielowie. Na czwarte już spotkanie pełne atrakcji i niespodzianek zaproszono pracowników linii produkcyjnych, jakości, logistyki, obu zakładów. Były teleturnieje, Pilkingliada wzorowana na familiadzie, a koło jakości do złudzenia przypominało koło fortuny, z tą różnicą, że więcej uczestników miało okazję zgarnąć nagrody. Event poprzedziły działania pracowników działów jakości. Dzisiejszy dzień jest tak naprawdę takim naszym finałem, tak? Aktywność związana z Dniem Jakości rozpoczyna się kilka tygodni wcześniej, gdy właśnie inżynierowie jakości wykonują różnego rodzaju spotkania, wykłady, mają też prezentacje i prezentują. Ja będę w podsumowaniu prezentował szczegółowe liczby, ale już teraz mogę powiedzieć, że zostało przeszkolonych, zapoznanych z tymi prezentacjami jakościowymi ponad 500 osób. Wszystkie wydarzenia, z jakich składał się event, miały przypominać pracownikom, jak ważna jest jakość, mimo że oni mają tego świadomość. Mają świadomość, natomiast też chcemy im to przypomnieć. Chcemy im pokazać głos naszego klienta. Oczywiście pracując przy linii produkcyjnej cały czas mamy świadomość, że produkujemy najlepsze produkty. Natomiast raz na jakiś czas chcemy im to pokazać na żywo i chcemy też celebrować właśnie te wyniki jakościowe, które osiągamy. Jest to ważne wydarzenie i wpływa na taki wzrost świadomości tego, że każdy pracownik przyczynia się jednak do tej jakości i że za pomocą właśnie takiego dnia jakości udowadniamy pracownikom, przypominamy im o tym, że ten dzień jakości jest taki istotny i że każdy z nas ma na nią wpływ. Spotkanie w formule zabawy, integracji, ale i edukacji zostało dobrze przyjęte przez pracowników. Zarówno tych z kilkunastoletnim, jak i kilkumiesięcznym stażem. Bardzo ciekawe wydarzenie, takie bardzo integracyjne. Dużo można się dowiedzieć, dużo jest takich ciekawostek. No i ogólnie ciekawa inicjatywa. Bardzo fajna forma, generalnie nawiązująca do familiady. Szkoda tylko, że nie było żenującego żartu prowadzącego. Lukę po żarcie prowadzącego zrekompensowały medale, upominki, jakie otrzymywały osoby biorące udział w konkursach i quizach. Pilkington Automotive Poland musi dbać o jakość. I może sobie pozwolić na fuszerkę, bo produkuje szyby najwyższej jakości dla największych producentów samochodów. BMW, produkujemy Land Rover wersję premium, dodatkowo szyby ogrzewane, szyby z całą technologią ADAS-u, które są odpowiedzialne również za bezpieczeństwo. Jerzy Strzyż, STV Info.